Siemaneczko, witamy w ten weekend majowy, piękny dziś. Na gładzikach ruszamy z bellyboatami, także widzimy się nad wodą, dojedziemy. Będziemy działać i pokażemy, na co nas stać dziś. Witamy serdecznie. 1 maja, czas rozpocząć łowy szczupakowe. No i co? Na nowy sezon, nowy sprzęt. Bellyboat od Mikado. Testujemy, sprawdzamy. Ogólnie, no co, jeszcze nie pływane, tak? Ale czuć, że jest gruby materiał, także może, mi się wydaje, że przy wystrzale dżerka być może się odbije, nie wbije ta kotwica. No sakwy, no to tu akurat są szmacianki, ale są dodatkowo sztywne. Miareczka, wiadomo, na szczupaka trochę mało, ale Mikado akurat w takim zestawie startowym brakuje tu mocowania na wędkę. W poprzednim bellyboacie akurat miałem tutaj fajne. Być może jest to do dokupienia, dowiemy się w poniedziałek, znaczy w poniedziałek, no po weekendzie majowym, tak, dowiemy się. Co, wodujemy się i działamy, zobaczymy, może te ryby dopiszą. Jak to na majóweczkę przystało, lubię połapać na takie. Oto przynęty spinner bajcy. To jest akurat Molix, mój ulubiony kolor. Naszą gumę WND New One, chyba w ulubionym kolorze Marcina. Czarny. Zobaczymy, jak to się spisze. Słoneczko wyszło. Być może na takie naturale będę kąsać. No i tak jak mówiłem, New One otwiera wodę. I to w czarnym kolorze. Rutek. Jednak miałeś rację co do tego koloru. Taki. No, jakieś 60 cm. Dobra. Piękny, New One, czarny, delikatnie z czerwonym brokacikiem. Piękny, piękny, piękny. Także polecamy. Na razie dwa kontakty miałem, tylko tyle. Także chwila przerwy na jakieś szybkie słodycze i Red Bullika oczywiście. Jedna rybka wyszła elegancko, taka 60-65 cm, nie za duża, ale coś tam było, wodę otworzyła guma New One, oczywiście od WND, czarna, chyba ulubiony teraz kolor, rutka Marcina.
Tu Mateusz na drugim bellyboacie. Piękną miał rybę. Niestety świeżak nie, słabo zawiązał przypon. Zerwało mu z przyponem. No i tyle, no co zrobisz? Kiedyś się nauczy. Maluszek! Maluszek! Takie, oto cudo. Maluszek, niech se płynie. No co, woda mega zimna, pogoda... Trochę się ochłodziło. Myślałem, że będzie ciepło, by było fajnie, mi się wydaje. Te ryby by były tak przy powierzchni, podejrzewam. Ale wydaje mi się, że ryby są jeszcze nie wytarte, a jak nawet się wytrą, to jeszcze ten tydzień, dwa tygodnie one będą odpoczywać w spokoju i jakieś pojedyncze ryby wychodzą, ale to co? Pojedynki i małe, a duże odpoczywają w krzakach, ale nie poddajemy się, jeszcze cały dzień przed nami, atakujemy, siadamy, pływamy. WD New One, oczywiście biało-czerwone. Co, 17 godzina, druga połowa dnia na zero, można powiedzieć. Jeden kontakt, nie wpięty i tyle. Z rana, no z rana, o 12 około wyszły dwie ryby, dwie się spięły. Ale ogólnie słabo, słabo, małe ryby, to są nie tarlaki, tak zwane. Jeszcze nie jest pora, jeszcze trzeba poczekać do połowy maja lub połowy czerwca w tym roku. Z tego co zauważyłem, to późno się tarło zaczęło i niestety będą takie brania, no słabe, słabe. Majóweczka, podejrzewam, że zobaczymy co się będzie działo na YouTubie. Czy ktoś połapał naprawdę fajnie, czy nie, ale podejrzewam, że wszędzie będzie słabo, nie tylko u mnie. Chyba że rzeki odżyją jakoś, ale wątpię. Wydaje mi się, że te tarlaki, te duże ryby, te duże mamuśki, jeszcze nie jest pora na nie, jeszcze trzeba chwilkę poczekać. Pogoda zmienna, rano słońce, wiatr, teraz już deszcz zaczyna kropić, zimno się zrobiło. Ja kończę, 1 maj, dwie ryby wyszły, łapka śmierdzi rybką, szupakiem, także nie jest źle, majówka rozpoczęta dobrze. No i co, widzimy się na następnej wodzie, myślę, że być może jutro, 2 maja jeszcze przyatakuje i 3 maja być może przyatakuje, zobaczymy co to będzie. Chłopaki atakują na żarnowcu, także porównamy później na koniec dnia co i jak, gdzie się działo. Parę ekip na żarnowcu znajomych na pewno będzie i na innych jeziorkach. Na pewno Rutek tam wypuści film fajny z tego i opowie co tam się działo, na których jeziorach, i Mazury, i Żarnowiec. Także rozbieżność jest cała Polska, można powiedzieć. A może na Śląsku biorą ryby? A może na Podlasiu? Wiadomo.